dziadek poślubia moją babcię i jest ten czas, kiedy w roku 1920 zostaje nadana ziemia osadnikom wojskowym i przenoszą się na tereny Kresów Wschodnich. Ziemia, którą dostali, to był majątek Szubków w osadzie krechowieckiej. Trzymam w ręku dokument, który ma 100 lat. Został nadany w roku 1920. I to jest dokładnie akt nadania ziemi dla osadników, dla mojego dziadka Zygmunta Jarugi. Bo to były rodziny wojskowe, osadników wojskowych, więc że jakby przyłożyli się w jakiś sposób swoją siłą, energią, działaniem, że mamy wolną Polskę i oni mają teraz rodziny, że mogą się tym wszystkim cieszyć. To jest właśnie mój dziadek, Zygmunt Jaruga, jako żołnierz Wojska Polskiego, jako ułan. Oni opuścili majątek. Może był to przełom roku 1939-1940. Taka była opowieść mojej mamy, że w nocy to, co mogli, to wzięli najważniejsze rzeczy i opuścili i zostawili całkowicie wszystko. Podeszli bardzo blisko terenów Generalnego Gubernatorstwa i do roku czasu mieszkali u ukraińskiej rodziny. I mam też zachowany list, w którym jest opisana, jak to wyglądało, jak masakrycznie ciężka i koszmarna była droga, jak bardzo dużo ludzi po prostu traciło życie, jaki był głód. Dziadek zawiesił ten krzyż sobie na szyi i przekraczał z tym krzyżem na szyi granicę, więc ten krzyż też pochodzi z Kresów Wschodnich. Dziadek z rodziną pojawił się w 1941 roku w Lublinie. Ja już poznaję dziadka jako człowieka 70-letniego, nie walczył już o nic. On już nawet nic nie chciał, czyli musiało być to straszne przeżycie, kiedy od 1920 wkłada energię, wkłada całą swoją siłę, no, miłość do ziemi, do rodziny, do ludzi i chce coś mieć z tego i nagle to wszystko traci. Znajomy, który pojechał odwiedzić te tereny ze swoją żoną, to, co zobaczyli, było bardzo, bardzo takie smutne i żałosne, że tak jakby ślad po tych ludziach został zupełnie wymazany, zupełnie jakby zniknęli z powierzchni ziemi. Zostali w tych fotografiach, w tych dokumentach, no i w opowieściach tych, co jeszcze żyją, w opowieściach takich osób jak ja, które mogą tylko przekazać wspomnienia, możemy tylko mówić to, co żeśmy usłyszeli również jako dzieci od swoich rodziców. Chciałam już tak ogólnie i oficjalnie powiedzieć, jako wnuczka Zygmunta Jarugi i córka Henryki Michalak, czyli mojej kochanej mamy, nieżyjącej już. Postanowiłam, taka jest moja decyzja, że tak będzie chyba najlepiej, że ja to przekażę dla muzeum, które teraz właśnie powstaje w Lublinie. Myślę, że to jest chyba najlepsze miejsce. Te wszystkie zdjęcia, krzyż, listy czy pamiątka z Komunii Świętej. Przepraszam, bo się wzruszyłam. Mam nadzieję, że to jest zgodne z ich wolą, że chyba postąpiliby tak samo.